wielki finał 10. edycji Rolnik szuka żony coraz bliżej. Tymczasem Ewa i Waldemar mają za sobą ostrą wymianę zdań. Co dalej z ich związkiem? Dziesiąta edycja Rolnik szuka żony obfituje w zaskoczenia, a każdy nowy odcinek przynosi kolejne zwroty akcji między bohaterami. Choć do niedawna wydawało się, że Waldemar odnalazł swoją idealną drugą połówkę, Ewę, tuż przed finałem doszło między nimi do nielada spięć. W tle znalazła się rodzina rolnika, Waldemar i Ewa z rolnika pokłócili się. Co z ich związkiem? W przedostatnim odcinku Rolnik szuka żony 10 bohaterowie programu bliżej poznawali się ze swoimi wybrankami, spędzając z nimi czas w różnych okolicznościach. Mimo że Ewa i Waldemar wybrali się na romantyczny wypad do Opola, nie przesłoniło to napięć między nimi, a wręcz przeciwnie, doszło do ostrej wymiany zdań. Ewa wprost przedstawiła swoje obawy i wątpliwości. Co na to Waldemar? Początkowo rolnik zdawał się rozumieć wątpliwości swojej wybranki, jednak podczas wspólnej kolacji stwierdził, że jego brak cierpliwości może nie pozwolić mu na poczekanie, aż sytuacja ze strony Ewy się wyklaruje. Ewa postanowiła wyłożyć kawę na ławę i wprost zarzuciła Waldemarowi, że zwleka z rozmową z rodzicami na temat ich związku. Przed kamerą wyznała też, że czuje niechęć ze strony potencjalnej teściowej, Ewa jednak podczas kolacji z Waldemarem postanowiła nie odpuścić kwestii rozmowy rolnika z rodzicami. Nie została jednak do końca zrozumiana. Rolnik przyznał wprost, że nie przepada za poważnymi konwersacjami. Ostatecznie jednak Waldemar obiecał partnerce, że wkrótce podejmie rozmowę z rodzicami. Ta z kolei podkreślała, że nie jest jej łatwo w obecnej sytuacji i ma obawy, czy parze uda się zbudować stabilny związek. Czy Ewie i Waldemarowi faktycznie uda się zbudować poważną relację? A może wątpliwości i trudności przeważą? Widzom pozostaje czekać na wielki finał Rolnik szuka żony, który odbędzie się już 10 grudnia.